Jaka woda ciepła, mega. A teraz jest sezon deszczowy, a woda jest taka czysta. No, idealna, idealna. Nang Ram Beach. W końcu jakaś plaża, na którą można normalnie się dostać, ale no nie tak do końca normalnie, bo 50 batów wstęp od obcokrajowca. Ale można się przynajmniej dostać i bezpiecznie się tutaj spędzić sobie czas, więc za Emmę nie musieliśmy płacić, więc trzeba było tylko zapłacić stówkę. No i tu już jesteśmy, oj powiem wam, że co to za miejsce, co to za plaża. Cudownie, zaraz obrócę, zobaczycie. Zanim tutaj przyjechaliśmy, chcieliśmy się dostać jeszcze na jedną plażę, bo tych plaż jest tutaj naprawdę bardzo dużo, ale oczywiście znowu checkpoint, znowu forensi, nie ma wstępu, sorry. Musicie nawrócić, a to, że byliśmy na tej plaży jednej, na której nie mogliśmy być i tam nas wtedy odeskortowali do wyjścia, to po prostu na jednym checkpoincie musiał żołnierz zawalić. Musiał zawalić sprawę i nas przepuścić, mimo że nie mógł tego zrobić. No mam nadzieję, że z roboty nie wyleci, że z wojska nie wyleci i że będzie wszystko ok, ale tutaj to jest po prostu cudownie, naprawdę cudownie. Trzymam was jeszcze sekundę w napięciu. I w niewiedzy, jak tu jest cudownie, ale zaraz obrócę kamerę i wam to pokażę. I naprawdę od razu wam mówię, że zapłacić 50 batów od osoby, czyli 5 zł od osoby, 5 zł wstępu warto, bo patrzcie, jak pięknie. Niesamowicie. Czyściutka woda, przepiękna woda. Słońce, piękna pogoda, tutaj jeszcze jakieś takie góry wystające, wysepki, ale pięknie. Przepięknie. Tutaj jesteśmy w jakiejś restauracji, bo strasznie nam się chce pić i zaraz tam pójdziemy na plażę, zobaczymy ją z bliska, ale... Jest naprawdę mega, mega, mega. Zaraz zobaczymy reakcję Emmy i Doroty. Co masz do picia? Jaki? Pomarańczowy? Dobry? Możemy już iść zobaczyć tę plażę? Możecie, jak najbardziej. Ocencie sami. Ocencie. Ocencie. Wow. Ale to wyspa jest blisko. Mhm. Ale ładnie. Trzeba kiedyś przyjść rano. Mhm. Ale patrz, nawet taka godzina i jaka woda. No przepiękna. O, jacie. Taki piaseczek jeszcze jakby był, jak tutaj, taki o, biały. Tak na Phuket albo na Krabi, jak tu jest wszystko. No, tutaj jest... Tutaj jest... Kurde, no. Bardzo ładnie i bardzo fajna ta wyspa jest. Tutaj też jest teren wojskowy. Gdzie teraz wjechaliśmy, bo tak samo był checkpoint, tylko to było już takie miejsce, że tak normalnie można się tutaj dostać bez problemu, tylko trzeba zapłacić wstęp. Tajowie nie musieli chyba. Tajowie musieli płacić za wstęp? Chyba nie musieli, nie? No właśnie, przecież ten na motorze pojechał normalnie. Taj, a my musieliśmy zapłacić. No, no ale dobra, no już wolę zapłacić te 50 batów, żeby móc sobie tu przyjechać, niż nie mieć wstępu. Jakby to 50 za dorosłą osobę, a za dziecko... Mhm. Ale to jest ładniej niż na tym sajcie. Ładniej chyba, no chyba ładniej. Bo tam tylko widać wodę i nic więcej, nie? Mhm. Wstępu, coś tam. Mhm. Plaży nie ma tyle. Pięknie. Piękna, czysta woda, piękne kolory, płytko, daleko, no mistrzostwo świata. No nic mi nie pozostaje, jak tylko ściągnąć skarpetki i włazić do wody. A
Ja już sobie ściągam skarpetki i wchodzę też. Ty się nie przejmuj. Bo nie przeżyłbym, jakbym tutaj nie wszedł. Kąpielówki mam, tylko Adidasy muszę ściągnąć. I będzie elegancko. Muszę sprawdzić, ile to jest kilometrów od Pattayi, bo lepszej plaży na razie póki co nie widziałem nigdzie tutaj w tych terenach. Na kolan jest też tylko w sumie tak podobnie, że czysta woda, ale widoki tutaj, te wysepki, to wszystko, to jest jeszcze piękniej. Chodź, ciepła woda. Gratki. Baryno będzie. Co mówisz? Ładnie tutaj. Bardzo ładnie. Jaka woda ciepła. Mega. A teraz jest sezon deszczowy, a woda jest taka czysta. Pięknie. To jest taka przezroczysta woda. No. Idealna. Idealna. No. Tam brudny, trochę mokry decyzj. A skąd ty nawet sobie wziąłeś taki coś? No. Ja cię. Się przygotowałaś. Za chwilę to mi wleci woda na pewno. Ale tu jest cudownie. No. Ale jest woda. Nawet chyba na Patok nie ma takiej plaży. Takiej wody. Czystej, co nie? No. Tam na wyspach tam to tak, ale na Patok chyba nawet nie ma. Emi, musimy tu przyjechać z tymi, z maskami, jak będę miał ściągnięty gips. No i trochę posnurkować. Zobaczyć, czy nie ma jakichś jeżowców albo czegoś, jak tu w ogóle wygląda. Ale ogólnie to jest przekozacko. Taka czyściutka woda. No. Ta woda przede wszystkim jest taka czysta. Widać, że tak chyba jeszcze. Nigdy nie było takiej czystej. No nigdy, nigdy. W okolicach Pattayi nie ma takiej. A pomyśl sobie, że w Pattayi by była taka. Tak było fajnie. Ale na kolan taka jest, nie? No na kolan jest, no. Tylko trzeba popłynąć łódką. A pieseczek też milutki. Ten parasol to jest tutaj śmieszny w ogóle. Tutaj jak był ten troszkę większy odpływ, tak jak przedtem, to na pewno by na tę wysepkę można było dojść. Bo tam widziałem nawet gdzieś na zdjęciach, że na jakieś wysepki tutaj można się dostać, jak jest odpływ. Ale woda jest tak ciepła. Nie wiem, ile ma stopni. Ale ta jest mega ciepła. Tam jeszcze widzimy na mapie, że tam też jest jeszcze jakaś plaża, tylko też jest podpisana jako wojskowa i wydaje mi się, że tam też już może się gdzieś nie dostaniemy, ale zaryzykujemy, jeszcze pojedziemy kawałeczek dalej, zobaczymy. No nas nie wpuszczą, nas nie wpuszczą, a jak wpuszczą, to chociaż jeszcze pozwiedzamy, zobaczymy. Ale najpierw musimy iść coś zjeść, a z racji, że tutaj akurat coś jest, to idziemy coś zamówić. Ale zdecydowanie o tym miejscu można powiedzieć, że jest to póki co przynajmniej to, co widzieliśmy, najpiękniejsze miejsce, najpiękniejsza plaża, najczyściejsza woda, najpiękniejsze kolory z plaż wszystkich tutaj w okolicy Pattayi. Jeszcze trochę pojeździmy, pozwiedzamy, może znajdziemy coś jeszcze lepszego, to na pewno się podzielimy, ale ta póki co wymiata naprawdę. I w tym momencie muszę pochwalić swoją córkę, która wpadła na świetny pomysł, żeby nalać do pustych butelek wodę z morza i po wyjściu z plaży umyć sobie stópki czystą wodą i mieć czyste stópki, a nie z piasku. Jezus, Emma, brawa ci się należą. I mogę znowu chodzić w swoich bucikach i skarpetkach. Kto ci umył te nóżki? Jeszcze ktoś mi tu umył nóżki z piasku. Ja się kręcę. O, pani nas woła, wszyscy wołają. Kurde, no może stąd patrzmy, bo tam z bliżej to już trzeba iść i wziąć. Duży wybór jedzenia i trzeba się gdzieś na coś zdecydować, bo są bardzo tutaj państwo nachalni. Jesteśmy pierwszymi klientami od 3 miesięcy. Od sezonu dużego. No, co byśmy tu mogli zjeść? O, to jakieś zupy chyba? Nie wiem, kurde, musimy się tu na coś zdecydować szybko. Ciekawostką jest to, że są tutaj krzesełka, są tutaj stoliki, ale tutaj akurat jeść nie wolno. Tutaj można zamawiać wszędzie, w każdym tym jednym tutaj street foodzie, że tak go nazwę, to można tylko zamawiać takeaway, czyli bierze się tutaj, idzie się na plażę i je się przy plaży, nie tutaj. Tutaj nikt nie je, tutaj nie można jeść. I
Wszędzie są takie same zasady. Zamówiliśmy jedzenie, tylko trzeba poczekać około 15 minut, więc jeszcze sobie tutaj coś pospacerujemy. Słuchajcie, ta plaża, na której się znajdujemy, czyli Nankram Beach, znajduje się około 40-45 km od Pattayi, w zależności w którym miejscu się mieszka. I jedzie się około 50 minut, także gdybyśmy mieli teraz się dwa razy zastanowić, na którą plażę się wybrać, czy na Kolan, która znajduje się na wysepce, czy przyjechać sobie tutaj samochodem właśnie w to miejsce, to naprawdę dwa razy się nad tym już następnym razem zastanowimy, z tego względu, że jedzie się tutaj około 50 minut, nie trzeba się taszczyć gdzieś po portach, auto parkuje się dosłownie przy samiutkiej plaży. Przepiękna woda, bardzo duży tutaj teren, bardzo duża plaża, przepiękna woda, super miejsce i 50 minut drogi samochodem od domu. Koszty mniej więcej takie same, bo za łódkę, żeby popłynąć na Kolan, trzeba zapłacić 30 batów od osoby. Za 3 osoby to mamy 90 w jedną, 90 w drugą, to mamy 180 batów, czyli około 20 zł. To prawie że tyle, co trzeba tutaj wydać na paliwo, tylko plus jeszcze 100 batów za wejście. No okej, może jakieś 100 batów, 10 zł drożej nas wyniesie, żeby dostać się tutaj na tą plażę, ale dostaniemy się tutaj szybciej na pewno, bo w ciągu powiedzmy 50 minut, a tam 50 minut się tylko płynie samą łódką i trzeba jechać jeszcze z domu do portu, gdzieś trzeba szukać miejsca, żeby zaparkować, później trzeba to taszyć wszystko na łódkę, z łódki na łódkę, z łódki na łódkę. Później z powrotem do samochodu, do domu, jakieś tam rzeczy, torbę, wiecie, jakieś picie, jakieś jedzenie ewentualnie, czy ręczniki, czy maty, czy cokolwiek. No to trzeba to wszystko dźwigać, kombinować i tak dalej. A tutaj jak ma się samochód oczywiście, to można wrzucić to wszystko do samochodu w garażu, że tak powiem, w domu w samym, wsiąść do samochodu, przyjechać tutaj, zostawić samochód, wziąć to wszystko i przyjść na plażę dosłownie 5 metrów. Więc na pewno łatwiejsze jest tutaj to przedostanie się z Pattayi na plażę, o ile ma się samochód, niż kombinowanie z łódkami na pobliską plażę, która jest naprawdę bardzo blisko, no ale jednak trzeba płynąć, trzeba jechać do portu i tak dalej. Jeszcze jest jedna plaża, na której byliśmy kiedyś, Saikiel Beach, czy jakoś tak ona się tam nazywa, która też znajduje się na tym terenie wojskowym i ona jest tam bliżej, dużo bliżej Pattayi. Ale wydaje mi się, że tam nie jest aż tak pięknie, jak jest tutaj i tam nie jest tak czysta woda, jak jest tutaj. Opłaca się pojechać jeszcze z 10-20 km dalej i przyjechać na tą plażę, kąpać się tutaj w tej wodzie, niż tam trochę wyżej, bo tutaj jest naprawdę czadersko. Dodatkowo jedzenie, o widzę właśnie, że Emma już ma nasze jedzenie. Tajskie jedzenie jest po 60 batów, czyli jak dosłownie na najtańszych marketach w Pattayi, to tutaj na plaży, takiej plaży, w takich tutaj tych miejscach, gdzie teraz właśnie zamówiliśmy, przy takich pięknych widokach kosztuje tyle, co na najtańszych straganach w mieście, więc bardzo też się opłaca, więc myślę, że zdecydowanie bardziej warto przyjechać tu, bo jedzenie na Kolan kosztuje 5 razy tyle, co tutaj, jakieś picie kosztuje 5 razy tyle, co tutaj. Emma zamówiła sobie przed chwilą, o jacie, co te psy tu idą? Emma zamówiła sobie jakiegoś szejka, zapłaciła 50 batów, jedzenie po 60 batów, no naprawdę, to co się ewentualnie 100 batów więcej wyda, żeby tutaj dotrzeć, niż na Kolan, to tam się 4 razy tyle przepłaci za jedzenie i picie i tak dalej, co tutaj mamy naprawdę w bardzo dobrych cenach, więc no naprawdę opłaca się tutaj przyjechać. Przepiękne widoki, góry, dobra droga, cały czas jedziemy bardzo dobrą, szeroką drogą i trzeba mieć tylko samochód, więc jeśli ktoś tylko jest tutaj gdzieś z okolic Pattayi, to przyjedźcie na tą plażę, zobaczyć ją sami, bo warto. Dobra. To jest stolik na plaży. Pień, który został wycięty. Drzewo zostało ścięte. Oj, papaja, salat. Pływa. Co tam dalej mamy? Tu mamy papaję. Emma je. Fried rice. Tutaj jest pad thai chicken. Wszystko po, powiedzmy, 60 batów. Nigdy nie byłaś na tym? 230 batów zapłaciliśmy za 4 dania, czyli 25 zł za 4 dania. 3 osoby najedzą się wystarczająco dobrze. Aś wszystko wydał. Jest. Proszę. Mati, ty jesz tylko łyżką? Ja jem tylko łyżką. Mam tylko jedną rękę, mogę jeść tylko jedną łyżką. Dwoma łyżkami nie jestem w stanie. Ale bo to nie widać.
No, warunki takie średnie. Bardzo ale średnie. My nie mamy swojego stolika. Jakbyśmy mieli matę, moglibyśmy sobie wygodnie usiąść. Mamy matę, tylko w samochodzie. Na samochód jest zaparkowany. Tam na parkingu. Tam na wprost jest parking. O. I nie chce nam się iść po matę. Zjemy sobie tutaj. Ale tam też można było sobie wynająć leżaczek i bardzo ładny stolik. O, i co jeszcze? I co? A sosik został w reklamówce? Zaraz wleję z reklamówki. No, wlej, wlej. Bo to tak papaja bez sosu to nie będzie dobra. Taka sucha. Świnka z ryżem. Kurczak z ryżem. Sos z rachunkiem może być? Sos z rachunkiem. Może. Co, o, pokaż rachunek. Pokaż mi to, papierek. O, patrzcie na to, żeby nie było. To tak. Coś tu jest za 50 batów. Nie wiem co. Następna pozycja za 60, za 60, za 60. I łącznie 4 dania, które tutaj mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. 230 batów. Czyli 25 zł. Cała rodzina zje kolację za 25 zł. Przy pięknej plaży. Na pięknej plaży. I ten. I tam żurek kosztował 30 zł. żurek w Polsce 30 zł. A tu danie dla 3 osób za 25. Pad thai. Nie dali mi chili, no ale nie wiem, będzie. Z limonkami. Ej! Bez chili. Ty nigdy nie lubisz. Ale do pad thai'a się dodaje. A ty nie masz? Kurczaki, ryże, świnki i papaja. No dziękuję. Z sosikiem już. No i dobra, no i jeść. No i jemy. Smacznego. Zjemy w lesie i spadamy dalej. A jednak bez problemu można było dostać się jeszcze na tą drugą plażę. Bo znajduje się ona dosłownie 200, 300, 400 może maksymalnie metrów od tej, na której byliśmy przed chwilą. I jak już skoro zapłaciliśmy tutaj za wstęp, no i jest to tak wszystko tutaj bardzo blisko siebie, no to mieliśmy tutaj dostęp do tej drugiej plaży, która się tam... No nie, to właśnie się... O, patrz, tu jest ta małpa. A tam siedzi sobie na kablu. To mieliśmy tutaj dostęp do tej... O, tam schodzi po drzewie, patrz, tam zeszła po drzewie. Na wprost, patrz, idzie do nas. Ta duża idzie gdzieś tutaj w tym kierunku, a ta sobie siedzi tutaj. A da się potem zrobić zdjęcie z filmu? Da się, no. A to będę mogła powiedzieć. Dobrze, że nie mamy nic, co mogłoby nam zwinąć. Ale tamta sobie siedzi. No kamera, ale to trzymam ją ręką, to mi nie ukradnie. O, ta się wystraszyła. No. A ta nad nami skacze po gałęziach. Tu jest u góry i tam. No. A jedną już z ostatnich rzeczy, którą chciałbym powiedzieć, to nie wiem, czy wiecie, po ile w Tajlandii jest paliwo. Obecnie na dzień dzisiejszy, bo wczoraj tankowałem, paliwo, benzyna kosztuje mniej więcej 3,90, więc zaokrąglimy do równych 4 zł. 4 zł za benzynę, a wiecie ile diesel? 3,50. 3,50 za litr diesla. Jeśli macie jakiegoś diesla, który pali 6 litrów, to sobie pomyślcie, 6 razy 3, 8, 20 zł na 100 km. Dieslem w Tajlandii się jeździ, benzyniakiem za 24 zł na 100 km. Dlatego właśnie o tym też jeszcze mówię, bo po pierwsze wczoraj tankowałem, tak jak mówiłem, a po drugie gdybyśmy to mieli porównać do kolan, gdzie trzeba płynąć, a tutaj podjechać, to naprawdę opłaca się podjechać gdzieś samochodem, bo jeździ się tutaj bardzo tanio. Nasz samochód pali właśnie około 5-6 litrów benzyny, ta Toyota. Bardzo mały tam silnik jest. I nie wiem, mówię, za 20 zł można jechać 100 km. Więc jak na tą plażę jest tam i z powrotem 100 km, to za 20 zł można tutaj obrócić. A 100 km aż nie ma. Jest już późno, bo po 17, do 6 zaraz będzie piękny zachód słońca. O ile tylko chmury się troszeczkę rozejdą. Jest lepsza opcja, jak ktoś na przykład ma chorobę morską, albo nie lubi, gdy buja na łódce. O właśnie, to nie musi się bujać łódkami, tylko może przyjechać samochodem. Zaoszczędzi tutaj dużo na jedzeniu, bo wszystko jest dużo, dużo tańsze, na piciu. Nie namęczy się na dźwiganiu jakiś toreb i tak dalej, bo przyjedzie sobie tu autkiem. Ale tam na kolano oczywiście też polecamy, żeby sobie pojechać, bo warto zobaczyć i jedno i drugie, ale... No bardzo ładne. Muszelkę na pewno zabiorę, nie wiem co z tym karalotem. A ostatnią rzeczą już, o której chcę wspomnieć, to jest to, że właśnie na tym całym wielkim, ogromnym terenie, kilkudziesięciu kilometrów jedzie się przy plaży, cały ten teren tutaj wojskowy,
znajdują się takie wioseczki, miasteczka wojskowe, które są właśnie zagrodzone dla obcokrajowców, gdzie mogą się dostać tylko i wojskowi, i tajowie. I tam normalnie stoją domy, sklepy, restauracje. I to są całe takie miasteczka, w cudzysłowiu, porobione dla wojskowych. Czyli cała rodzina pewnie się tutaj gdzieś sprowadza, jak ktoś jest w wojsku, to pewnie mieszkają w tych domach. I to jest w sumie okej. I tutaj nawet właśnie jest taki hotel, jakiś senior club dla właśnie wojskowych. Czyli jak ktoś był wojskowym, jest już seniorem, już jakby skończył służbę, to tutaj za tymi drzewami, przed chwilą tu jechaliśmy autem, jest taki hotel, takie właśnie miejsce, gdzie ci wojskowi mogą sobie przyjechać na wakacje, może mają tu nawet za darmo, nie wiem, albo jakieś duże zniżki. Ale w ogóle to jest chyba tylko miejsce dla nich, bo tam było tak zatytułowane. Emi, tu są te larwy, co później motyle się z tego robią. A małpka tak blisko? No. Ale uciekła. 3 godziny cię wołamy. Wiem, ale... No, mnie się wystraszyła. O, ale sobie ziewła. Jakie ma kły normalnie wielkie. Gdzie to była ta dziownica? Tutaj gdzieś była taka zielona. Patrz tu, ile mrówek jest. Tu gdzieś była, spadła na ziemię. Taka mała, zielona larwa, z której później pewnie motyl się zrobi. Ale gdzie jest? Gdzie? O, tu. Jezus, jakie to małe jest! No nie wiem, właśnie takie śmieszne, no, ale tutaj to już ją mrówki zjedzą raczej. Ja, mi po butach chodzą. No. Chodź, pomogę ci! Chodź tu! Ja, ile mam mrówek na butach? Jezu, jaka ona jest słabka! Dobra, Emi, bo cię pogryzą mrówki. Spadamy. Ale ona jest mała i zielona. Dajcie znać, bo już nie pamiętam, ile kosztuje benzyna i ropa w Polsce. A tak jak tutaj powiedziałem, 3,50 i 3,90. Benzyna, diesel, benzyna troszkę droższa. Dajcie znać w komentarzach, ile w Polsce. My tu o małpach, a ty o benzynie. No i jak to się, jak ten hotel, czy jakby to powiedzieć, a takie sanatorium, czy jakby to nazwać, ten hotel dla seniorów? No dla seniorów wojskowych, o po prostu, no. Taki hotel jakiś, tutaj sobie mogą miło spędzać czas w takim lasku, przy naprawdę przepięknej wodzie, plaży i widokach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. O, coś sobie wzięła do jedzenia. Zostawić łapkę w górę pod filmem i kliknąć dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia, kiedy pojawią się następne filmy. O, a coś jej spadło? Nie. A sobie arbuza wcina. No. A dla osób, którzy lubią dobrze zjeść, tak jak my, i są na Phuket, albo lecą na Phuket i zastanawiają się, gdzie takie dobre jedzenie mogą zjeść, to właśnie w tym odcinku powiem Wam, gdzie są naszym zdaniem jedne z lepszych restauracji, gdzie będziecie mogli zjeść przepyszne obiady i kolacje, które restauracje warto zobaczyć w mieście Patong na wyspie Phuket. Tutaj jesteśmy akurat w restauracji, w której jemy grilla i jest to jedna z lepszych restauracji, która oferuje takie jedzenie. Na pewno warto się tam udać, bo nie jest drogo, a można naprawdę dobrze i smacznie zjeść. Takie grille są dość popularne w Tajlandii i można je spotkać praktycznie w każdym mieście. A więc już nie przedłużając, zapraszam Was teraz do obejrzenia tego odcinka. Link znajdziecie w opisie filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla Wam się ikonka, w którą możecie kliknąć na ekranie i przejść od razu teraz do oglądania. Także zapraszam i do zobaczenia w tym kolejnym odcinku. Pozdrawiam, na razie, hej, cześć!